No i Peżot się doigrał. No, ma przechlapane. Żeby nie robić transfuzję. Wymiana oleju filtru. No tak byś podniósł do góry, to byś go w dach wniósł. Co? Nie. Jeszcze kawałek by poszedł, patrz, tu jest krańcówka zaraz. A, to ty ustawiłeś coś takiego? Nie. Tak, jest krańcówka, patrz. Aha. Jeszcze kawałek mogę dać do góry. Nie wiem, czy tak... Ale już jest krańcówka, koniec. Aha, już no to dobrze, dobrze. Nie, już tak za wysoko jest, będzie ciężko. Już nie podniesiesz, gdy oparty jest o krańcówkę. Dziękuję bardzo. Normalnie klimatyzację też ma ten samochód. Wszystko jest. No klimatyzacja działa. No, no. Tu się coś poci. Nie wiem, co to jest. Tu czujnik. Ciśnienie oleju, bo u góry masz filtr, wiesz? Patrz, tu jest ten wkład od oleju, widzisz? O, tu będziemy go wymieniać, nie? A to on schowany jest w takiej puszce. Tak. Dobra, to ja idę po misę i spuszczamy. Trzeba będzie dospawać coś do tego zaczepu. No to ja tu mi kras oberwałem. Tak? No jak tam po płytach betonowych, a faktycznie to tylko się trzyma. Tylko, co trzeba by było wyciąć, jakiegoś płaskownika dać, odłączyć akumulator, bo nie mam przepięciówki, wiesz? Aha. No ale tu też strach, bo patrz, jest zbiornik blisko, nie? Ale zobacz, tu ledwo co taśma już trzyma zbiornik, widzisz? Patrz, tej taśmy z tej strony nie ma. Może zbiornik spaść, musisz... No, on jeszcze jest przykręcony. Co? No ale ta taśma, ty widzisz. A że ten zbiornik jest tak niziutko, przecież on jest narażony za to, żeby go przedziurawić. Chyba są przypadki, że ktoś samochodem przedziurawi zbiornik, co? No częściej miskę, ale... No tu chyba miska jest... Z tego tworzywa sztucznego, te, wbrew pozorom, te zbiorniki są bardziej wytrzymałe, jak są stalowe zbiorniki. Bo stalowe zbiorniki lubią przegnieć i tak dalej, nie? Nie blokuje żadne koło? Tu jakoś lżej się to kręci. Ma nowe hamulce na tyle. No tutaj ktoś ci opaskę. Nie, no to spawane było. No tu trzeba będzie pomyśleć coś dospawać. Bo wiesz jak trzyma tylko. Widzisz? No widzę, że to już w zasadzie się nie trzyma. I tutaj tą taśmę trzeba będzie też dorobić nową. Bo widzisz, zjadło ją. To już korozja. Korozja. Ona, patrz, chodź tutaj. Ona się trzyma tu na włosku, można powiedzieć, widzisz? Mhm. No taką taśmę trzeba dorobić. To się nie kupi takiego czegoś? Można, ale to przecież można dorobić. To jest jakaś filozofia, nie? Mhm. Odkręcisz tą śrubę, tą... On się i tak trzyma, nie tylko na tej taśmie. On się trzyma tu i tu. I tutaj na pewno będzie przykręcony. Nie, no to na tych śrubach jeszcze się trzyma. Taśma to jest tylko tak... Dodatkowo. Ale widzę, że to trzeba uważać, żeby po jakichś dziurach nie jeździć, bo ten zbiornik jest bardzo nisko. No i zobacz tutaj ten, nie? No tak to się wszystko trzyma, to jakieś takie... Tutaj... Koło za ciężko się kręci? Nie, widać świeżo wyważone. Ale dlaczego, kurde, nie zdjął starych odważników, nie zdjął? Bo to jest może wersja ekonomiczna. Nie no, powiem... Bo jakby byśmy tak nabijali tylko odważniki, to w końcu koło by było takie ciężkie, no, było w koło zrobione, nie? No, ale to... A to się zazwyczaj stare odważniki najpierw wszystkie wywala i robi się te wyrzeczenie. Powinno się zdjąć, nie? Tutaj nie ma. Nie? Tylko jeden jest, malutki. Co to chrupie? Przegub? Nie wiem. Tak. Przegub, ale... Który? Chyba ten przegub. Nie stuka jak skręcasz kołami? Jestem stuka, ale... Bo to też te koło jest teraz w innej pozycji, wiesz? Ten wahacz jest na samym dole, a tak naprawdę jest bardziej przyciśnięte, nie? To może teraz... Tylko teraz to coś skrzeczy. Znaczy na pewno to są kiepskie łożyska w MacPersonach tam u góry.
No to, że, ale teraz, o, jak kiepskie łożyska, to tak by skrzeczało, jakbyśmy... Zobacz. Coś się przelewa? Co? Co tak się przelewa? Co się przelewa? Kierownica chodzi. Aha. A wspomaganie jest hydrauliczne. I się przelewa. Mhm. A tu nie ma zróżniczyć. Na drążkach? No, na ostatnim przeglądzie też były zmieniane wahacze. No. Ale całe nowe wagacze. No, to końcówki nie da wymienić. Że z sąsiadem się męczyłem, żeśmy to wymieniali. Na podwórku? Nie, na podnośniku, ale to ciężko było jakoś je tutaj włożyć. Coś tutaj, wiem, że jakoś tutaj naciągnąć było ciężko. No. No. I tak trochę za bardzo było. Coś gdzieś chrupie. Na tym, na zewnętrznym. Tu? Albo na wewnętrznym. Dobra, spuszczamy krew, zanim ten... Zanim tu będzie jakaś kratka. 24, co? Większe. 7? Co? Tam też kwadrat jest. 24. 24. Niemiecka grzechotka, kiedyś ją kupiłem w Marktkauft. Boże, kurde, mało się całkiem nie wkręcił. Ale lekko. Czekaj, będzie lecieć. A ten korek nie jest najniżej w miejsce. Jakoś dziwnie, nie? No taki jest profilowany. Musi być najniżej. A, benzyna. Wiesz, że po zapachu idzie poznać, ale nie jest taki zły olej jeszcze. No. Nie? No zobacz jeszcze. Jeszcze ma górszy nowy kolor? No zobacz. Nie wiem, czy pod światło widać. No widać, że jeszcze jest brązowy. Nie jest aż taki... Ale to wiesz, że tego nie ma. No nie ma. Kontrolowałeś tam? Nie? Nie, ale... To nie ma co za bardzo co spuszczać. No to wiesz. Nie ma tak 2 litrów na górę. Nie ma. Nie ma tu litrów. O litrze będzie ciężko rozmawiać. To może dobrze, że kupiłeś teraz ten półsyntetyk, jak wcześniej był prawny syntetyk. Ale był zmieniany co 50 km, nie? Wcześniej, ale teraz już... Teraz już zrobił. Teraz już minęło chyba ponad 20. No tu widać, że miałeś robione pasek, paski są nowe. Pasek... Kontech. No ale to jest pasek... PK. Alternatora. Tak. To nie jest rozrząd. A rozrządu miałeś robiony? Nie pamiętam. Coś tam jest, jakaś fiszka. Co ile się rozrząd robi? Zależy ile producent zaleca. Teraz w tych nowych samochodach to nawet ciągną do 170 tysięcy pierwszy przegląd. Pierwszy rozrząd. Później już 120 tysięcy drugi. Trzeci już 90. Coraz częściej. No bo koła pasowe już są coraz, te ząbki są coraz słabsze, wiesz? A i pasek się niszczy. No i pasek niby się szybciej zużywa, bo zjechane są koła pasowe, już nie są takie głębokie, nie mają takich głębokich tych dołków. No już korek z magnesem? Nie ma magnesu. Nie ma, to w silnikach już nie ma magnesu. Nie wiem, w busu się jest magnes, bo w skrzyni na pewno jest korek z magnesem. Bo tam jest bardziej tych więcej opiłków, koła zębate pracują. No za dużo nie było. Niech sobie kapie, wyjmiemy teraz wkład filtra. A to pusta była w jej miejsce. Tak, nie było nic. Dobra, na dół.
Ameryka, samochód idzie na góry, a my... Nie trzeba skakać po kanałach, nie? No, po kanale nie jest zbyt przyjemnie. Powiem ci, że... Ciemne jest. Jak nieraz poszedłem, kurde, jako młody praktykant, kurde, w sobotę. W sobotę na praktyki, nie? A najczęściej w tam, to był 90, koniec 2000 roku. Najczęściej robiliśmy te maluchy, Fiat 126P, nie? Jak człowiek poszedł taki zmęczony po jakiejś piątkowej imprezie, był tam od rana, paskiem sobie przywiązywał w kanale do półośki od malucha rękę na pasek i tak sobie odpoczywałeś w kanale, nastając. Kręcisz tam? Tak, 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 kręcę, kręcę. I wiesz, czasami tak było za mało lata, nie? No tu mamy teraz... Tu masz rozrząd, widzisz? Przy przebiegu 131 tysięcy. A ile ma? To 150 chyba ma. No a to są 2000? Nie, no 20. No tu jeszcze może kręcić, jeszcze spokojnie, nie wiem. Może 100 tysięcy jeszcze. Nie wiem, to 60 to jest, albo 3 lat, 6. Mój ojciec po 20 latach dawno się wymieniłem rozrząd i nic się nie stało. Ale to na łańcuchu był? Nie. Nie, na pasku. A wiesz dlaczego wymienił? Bo już płyn. Bo już płyn z tego, bo tam jest pompa, nie? W tym 1.4. Bo tam jest pompa wody idzie na rozrządzie paskiem napędzana i po prostu już zaczął hałasować i uciekł płyn, nie? A weź już nie jeździ. Rozebrałem, wymieniłem tą pompę, rozrząd i dalej lata, nie? Ale 100 tysięcy zrobił. Dużo nie zrobił, bo 100 tysięcy, nie? Ale 20 lat bez żadnej wymiany, nie? No, nikt tam nie grzebał, nie? Przez 20 lat 100 tysięcy tylko zrobił. No, samo z 2000 roku, a ja może, nie wiem, 4 lata temu tam wymieniałem rozrząd. Teraz musimy na sadkę. Tam chyba kiepskie dojście jest do tego filtra. Damy radę. Ja myślałem, że tutaj taki filtr nakręcany jest, a to nie jest tak tutaj. Nie, tu masz wkład. Wersja taka oszczędna, bez obudowy filtr jest. To 27. Takie teraz robię. Oszczędne wersje. Kabinowy. Ciekawe jak on tu wygląda. Wyjął. Jeszcze? No, prosto go wyjął. Ale on tu jest węglowy, widzę. No, ale ten co kupiłeś to już nie jest chyba węglowy. Myślisz, że nie jest? Powinien być węglowy. Chociaż nie wiadomo, czy on jest węglowy, po prostu może być brudny. Można go wydmuch? Nie. Nie, on jest zakurzony. Patrz, widzisz? Poluzowałem filtr. Jeszcze spłynął olej, widzisz? Bo ten zaworek... No, to on... nie jest być ciekawe dojście do tego filtra. No nie jest. Tak jest tak ze skosa. Trzeba było tą słonę zdjąć na tym tłumiku? Tak to wygląda. Dziesiątka kluczyk. Nie popisali się tutaj. Silniki są mobilne, hał. A tu malutkie auto. Może się urwać, bo tu temperatura jest. No. Może. Masz, bo to wychodzi, że ona jest tylko tu. Tu ją tylko zawsze odkręcali. Bo znaczy nie wiem, nie wiem. A to tam nie było odkręcane? Mieli go? Być może. Nie. Nie? Nie wiem. Położymy te dwie śrubki jeszcze. No tak.
Może ją dokręcić z powrotem. Rdzę skruszyć. No tam to coś jakimś. No tam jest mniejsza temperatura. Nie. Co? A nie wyższa? Wyższa? A nie, głowica odbiera być może. No, tam dużo mniejsza wyrywnie. Takie rozwiązanie ci powiem. No niestety, najwyżej się urwie, trudno. Wcale nie tak. Powrócę, nie? Może zgwinę się tu. Może tylko. To jest dziesiątka? Dziesiątka, no. Ja wezmę zwykły tomek, krót poruszam ją, wiesz, prawo, lewo, może się trochę zruszy. To całe szczęście. No już teraz pójdzie. Rdza pokonana. No. To się tam zwoił się gdzieś tam coś. A już? Chyba inny filtr tam jest. Nie ten filtr jest? Mhm. Żartujesz, kurczę. Bez kitu. No to będzie lipa. Coś nie tak wyszło. No coś nie tak. Mieliśmy... 1,4 to jest. A? No wyszło coś nie tak, bo mieliśmy olej wymienić i miałeś jechać, a my tu rozebraliśmy całą kolumnę z przodu. MacPersona żeśmy wymienili. No bo łożysko tutaj, MacPersonie górne, zarzewiało. Kulek to już w ogóle nie ma. Nie ma. Widzisz, tu ono jest jakieś zabezpieczone. Jakimś takim uszczelniaczem, RS-em, tak? Ale widzisz, czas robi swoje, nie? Jak to mówią, PSL-u nie oszukasz. Nie no, no... Wiesz, tutaj smaru w ogóle fajnie było, nie wiem co to w ogóle jest. No, to widzisz, to było takie... Jakby to było dobrze mnie zrobione, to by to się nic nie działo, ale to... Widzisz, dobrze, że nie doszło do tego, że sprężyna ci tak było. Ja słyszałem, że to chroboczek skręcam, to już wiedziałem, że to chroboczy na tym. No, no. Przez to kierownica ciężej chodziła teraz. Powiem ci, że na stacji diagnostycznej, jak przegląd robisz, to oni tego ci nie dojdą, bo ty robisz krótkie ruchy... krótkie ruchy, sprawdzają końcówki drążków, ale nikt nie sprawdza. Ale chyba to nie interesuje ich chyba to łożysko. Tak ogólnie powinno wszystko interesować. Nawet czy ci kurde pasy bezwładnościowe zacinają i czy kotwica pasuje do pasa, nie? Czy zaklikać. No to co innego, to z bezpieczeństwa, no, ale nie będą ci robić stanu technicznego całego samochodu, czy jest wszystko kurczę jak trzeba. No co, za 100 zł to co można sprawdzić po prostu? Nie, no ale z drugiej wycieki, strony... Wycieki czy nie cieknie, z drugiej czy strony, jeżeli bycie mieli dyskwalifikować za coś takiego, no to by z przeglądu w zasadzie nie, z używanym samochodzie nigdy nie przeszedł. No to ciągle by coś znaleźli. Ale to przecież ty samochód naprawiasz dla siebie, a nie po to, żeby przegląd przychodził, tak? No z jednej strony tak, no, ale nikt też nie doprowadza samochodu do stanu idealnego po każdym remoncie. No nie, to już nie jest nowe auto. No, powiem ci, że w samochodzie takim 10-letnim cały czas coś będzie nie tak. Nie będziesz miał przykładowo tyle samo procent na każdym amortyzatorze. Zdarzy ci się jakiś tam mały luz na jakiejś końcówce. Nie, no to widzisz. No nie podnosisz auta co dwa tygodnie. Tłumik co odpaść, zbiornik paliwa co odpaść. No. Oleju brak. No zbiornik się tam trzyma, ta taśma to jest jakaś pomocnicza, nie? Tam, no, ale no. Opaska też. Jest trochę do porobienia, to musimy coś kawałek metalu przyspawać, żeby... No i bardziej mnie ten tłumik by interesował niż ten zbiornik, bo tłumik to wiesz, jak odpadnie to się urwie. No. Jak nie z przodu to z tyłu. To będzie...